Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Koszmarny sen. Pewnej deszczowej nocy Bartek szykował się do snu. Umył zęby i wskoczył do łóżka. Ale wkrótce usłyszał na zewnątrz dziwny hałas. To chyba wiatr! Ale znowu usłyszał hałas. Co to może być? Nałożył kapcie i otworzył drzwi, ale nikogo nie zobaczył. Chyba mi się wydawało, powiedział i znowu wskoczył pod kołdrę. Ale ktoś znowu zapukał. Kto to? Burknął Bartek. Otworzył drzwi i wyjrzał na zewnątrz. Gąsienico, wejdź do środka. Jesteś taka mała, że cię nie zauważyłem. Co się stało? Śnił mi się koszmar. Mogę zostać u ciebie? Powiedziała gąsienica. Oczywiście, że możesz. Bartek przygotował w pudełku łóżko dla gąsienicy. Proszę bardzo, możesz spać tutaj. A czym się przykryję? Moja czapka powinna się nadać. Jest jak śpiwór. Cieszę się. A teraz idźmy spać, bo jestem bardzo zmęczony. Bartek już prawie zasnął, gdy odezwała się gąsienica. Możesz zostawić włączone światło? Boję się ciemności. Księżyc świeci dziś bardzo jasno. Nie masz się czego bać. Spróbuj zasnąć. Ale tu jest ciemno, powiedziała gąsienica. Nie jest ciemno. Właśnie, że tak. Dobrze. Odsłonię okno, żebyś widziała księżyc. Gwiazdy też świecą, a teraz idziemy spać. Narzekał Bartek. Mały ślimak okrył się kocem i szybko zasnął. Ale zielona gąsienica znowu go obudziła. Chce mi się pić. To się napij, krzyknął Bartek. Ale nie dosięgnę do szafki. Proszę, Bartek, pomóż mi. Dziękuję. Śpi dobrze. I tak by się stało, gdyby zielona gąsienica nie obudziła Bartka raz jeszcze. Jestem głodna. Jest za późno na jedzenie. Rano zjemy śniadanie. Ale ja jestem teraz głodna. Przez burzę nie zjadłam kolacji. Narzekała gąsienica. Dziękuję. Już nie będę ci przeszkadzać. Obiecała zielona gąsienica, ale nie dotrzymała słowa. Bartek, nie mogę zasnąć, boję się. Powiedziała, budząc małego ślimaka kolejny raz. Czego się boisz? Zapytał Bartek, ziewając. Nie wiem, proszę opowiedz mi coś, co pozwoli mi zasnąć. Dobrze, opowiem. Teraz i tak nie zasnę. Bartek zaczął opowiadać historię. Mówił o tym, jak wiatr porwał latawiec, jak znaleźli kapelusz muchomora, jak doktor Sowa wyleczył jego bolące ucho i co stonoga dostała pod choinkę. Ale gąsienica niewiele usłyszała, bo bardzo szybko zasnęła. Bartek wreszcie mógł odpocząć. Nim się obudzili, burza minęła i wyszło słońce. Widzisz ten obrazek? Czasami i mnie śnią się koszmary. Wtedy myślę o tej wróżce. Ona przegania wszystkie złe myśli i koszmary. Narysuję dla ciebie coś, co lubisz i będziesz to mogła przykleić nad swoim łóżkiem. Jeśli poczujesz się źle, będziesz mogła na to popatrzeć, a koszmary znikną. Słonko, narysuj dla mnie słonko. Bardzo je lubię, bo zawsze się uśmiecha. Jest bardzo ładne. Dziękuję, powiedziała gąsienica. Przyklej rysunek nad swoim łóżkiem, powiedział Bartek. Gąsienica wzięła obrazek i z uśmiechem na ustach wróciła do domu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Przedszkole. Pewnego jesiennego poranka Basia zapukała do domu Bartka. Po
pośpiesz się, Bartku, bo się spóźnimy. Bartek był już gotowy. Przyjaciele wzięli się za ręce i razem poszli do przedszkola. Mnóstwo małych dzieci bawiło się na placu zabaw. Były bardzo szczęśliwe. Była pszczoła Baltazar, motyl Matylda, chrząszcz Staś, żuk Edek, ważka Klara, świerszcz Alfonso, konik polny Laura i malutki żuk Robert. Pani Trzmiel zaprowadziła dzieci do ich klas. Małe, średnie i duże dzieci poszły do oddzielnych sal. Robert był w najmłodszej grupie. Stojąc w drzwiach, pomachał Basi i Bartkowi. Dzień zaczął się od ćwiczeń. Po śniadaniu dzieci tworzyły przepiękne obrazki z liści, które zebrały w lesie. Gdy wszyscy skończyli, pani Trzmiel zebrała wszystkich w kółeczku. Nauczyła dzieci wielu piosenek i zabaw, a one tańczyły dookoła. Później przyszedł czas na zabawę. Pani Trzmiel usiadła w bujanym fotelu i patrzyła na dzieci. Bartek i pozostali chłopcy pobiegli do skrzyni z samochodzikami i zaczęli się nimi bawić. Budowali pojazdy i tunele. Mogę się przyłączyć? Zapytała Basia. W rękach miała popsute czerwone autko. O nie, Basiu, nie możesz się bawić tym gruchotem, powiedział jej Bartek. Zresztą autkami bawią się chłopcy, a nie dziewczyny. Basia zaczęła płakać. Chłopcy nie chcą się ze mną bawić, powiedziała Basia. Matylda, Laura i Klara szybko ją pocieszyły. Zostań z nami, my bawimy się lalkami. Dziewczynki ubrały swoje lalki w śliczne sukienki, nakarmiły je i ułożyły do snu. Ta zabawa bardzo spodobała się Basi. Nagle Bartek pokłócił się z chrabąszczem Maurycy. Ciągle przewracasz mój samochodzik, to niesprawiedliwe! Oszukujesz! Nieprawda, to ty oszukujesz! Odpowiedział Maurycy. Mam tego dosyć, nie bawię się z wami! Powiedział Bartek i odszedł od chłopców. Mogę się z wami pobawić? Zapytał Bartek Basię. Nie możesz, ta zabawa tylko dla dziewczyn, odpowiedziała Basia. Ale przyniosłem też lalkę, nakręcone włosy. Chcę się z tobą bawić. Dobrze, możesz się z nami pobawić, ale będziesz musiał mi pozwolić na zabawę autkami. Dzieci, pora umyć ręce! Zawołała pani Trzmiel. A potem usiądźcie przy stołach. Pani Szczypawka podała dzieciom obiad. Gdy wszyscy skończyli jeść, Bartek i Basia zebrali talerze i szklanki. Później dzieci położyły się, a pani Trzmiel przeczytała im bajeczkę. Wszyscy w ciszy słuchali, a niektórzy szybko zasnęli. Po drzemce przyszedł czas na małą przekąskę i zabawę na dworze. Plac zabaw był niesamowity, wypełniony niezliczoną ilością zjeżdżalni i huśtawek. A na środku stał ogromny drewniany pociąg. Bartek i Maurycy szybko się pogodzili i razem huśtali. Basia pomogła Robertowi wejść na zjeżdżalnię i złapała go na dole. Robert był bardzo szczęśliwy. Dzień szybko minął i wkrótce dzieci musiały się pożegnać, ale już nie mogły się doczekać kolejnego dnia w przedszkolu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wiosenny dzień sportu. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar siedzieli nad jeziorem i wrzucali kamyki do wody. Bartek kilka razy trafił przepływającą kłodę, co ucieszyło jego przyjaciół. Chodźcie na łąkę! Zaraz zacznie się wiosenny dzień sportu! Powiedział Staś. Leśni przyjaciele zebrali się na łące.
Małe owady włożyły krótkie spodenki i ustawiły się na starcie. Wszyscy biegli najszybciej, jak potrafili. Musieli okrążyć łąkę 3 razy. To nie fair! Edek oszukiwał! Biegł na skróty! Krzyknęła Laura. Nie można oszukiwać! Zacznijmy zawody raz jeszcze, ale bez oszukiwania! Staś dobiegł 1, Laura 2, a Baltazar 3. Bartek był ostatni. Baltazar i Edek zaczęli szeptać. Jest wolny jak ślimak. Nie śmiejcie się z niego, to nie jest fajne, powiedziała rozzłoszczona Basia. Teraz czas na skok wzwyż. Kto zerwie jabłko z najwyższej gałęzi, zostanie zwycięzcą, powiedział Alfonso. Przyjaciele rozpędzili się i próbowali wskoczyć jak najwyżej. Laura zajęła 1 miejsce, Matylda była 2, a Edek 3. Bartek, choć bardzo się starał, nie mógł dosięgnąć jabłka rosnącego najniżej. Nie potrafię, po prostu nie potrafię, powiedział ze smutkiem. Nie przejmuj się, Bartek, w następnej konkurencji pójdzie ci lepiej, powiedziała Róża. Ale Bartek był zbyt zdenerwowany, żeby zacząć się turlać. Obawiał się, że rozbije swoją skorupkę. Pozostali ustawili się w kolejce i zaczęli turlać na drugi koniec łąki. Basia była najszybsza, więc wygrała. Czas na latanie, powiedział Alfonso. Wygrywa ten, kto najszybciej doleci na czubek drzewa i złapie szyszkę. Owady od razu ruszyły. Matylda, Baltazar, Basia i Klara zaczęli się ścigać. Matylda jako pierwsza złapała szyszkę. Ja nie potrafię latać, marudził Bartek. Nie przejmuj się, Bartek. Teraz będziemy skakać na skakance. Najszybszy wygra. Uczestnicy zaczęli skakać. Ale nagle Bartek zaplątał się w skakankę i upadł na ziemię. Przyjaciele przestraszyli się i pobiegli do ślimaka. Nie bawię się w żadne głupie wyścigi. To nie dla mnie. Wracam do domu. Musimy coś wymyślić, żeby rozweselić Bartka, powiedziała Basia. Masz rację. W czym jest naprawdę dobry? Zapytała Róża. Już wiem! Krzyknęła Matylda. W rzucaniu! Wspaniały pomysł! Zgodził się Baltazar. Tylko Bartek trafił w przepływającą kłodę! Przygotowali 5 kopczyków. Pierwszy z jabłek, drugi z kasztanów, trzeci z szyszek, czwarty z orzechów, a piąty z gruszek. Basia przekonała Bartka, żeby wrócił na łąkę. Zrobimy konkurs rzucania do celu. Przyłączysz się? Zapytała Róża. Hurra! Uwielbiam rzucać do celu! Wszyscy próbowali, ale najlepszy był Bartek. Tylko jemu udało się przewrócić wszystkich 5 kopczyków. Widzisz, Bartek? Ja jestem najszybszy, Laura najwyżej skacze, Matylda najlepiej lata, a Basia się turla. Róża najszybciej skacze, a ty rzucasz najcelniej. Każdy jest dobry w czymś innym, zauważył Staś. Bartek otrzymał piękny kasztan. Alfonso napisał na nim: 1. miejsce w rzucaniu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Święty Mikołaj. Był śnieżny poranek. Biedronka Basia odwróciła się do ślimaka Bartka i powiedziała: Bartku, dziś odwiedzi nas święty Mikołaj. Naprawdę? Zdziwił się Bartek. Tak, on zostawia prezenty w butach grzecznych dzieci. Nie zapomnij wystawić ich za okno. Wieczorem Bartek wyczyścił swoje buty i ustawił na parapecie. Był tak szczęśliwy, gdy kładł się do łóżka, że nie mógł zasnąć. Gapił się w niebo, by zobaczyć Mikołaja i jego renifery.
Następnego dnia Basia wstała bardzo wcześnie. Od razu podbiegła do okna. Jej buty były pełne prezentów. Znalazła kolorowe kredki i czerwone jabłko. Bartek też podbiegł do okna. Był bardzo szczęśliwy. Chciał zobaczyć, co przyniósł mu święty Mikołaj. Ale orety! Jego małe buty były puste. Bartek był tak smutny, że nie zauważył dużego worka w drugim oknie. Co chwilę zaglądał do butów, chciał z nich coś wytrząsnąć, ale buty były puste. Było mu tak przykro, że postanowił uciec. Święty Mikołaj nic mi nie przyniósł, a ja byłem bardzo grzeczny. Basia poszła odwiedzić Bartka. Hej! Zobacz, co dostałam od Mikołaja! Basia zaczęła się martwić. Pukała i pukała, ale Bartek nie otwierał drzwi. Gdzie podział się Bartek? Muszę go odnaleźć. Chrząszcz Staś, pszczoła Baltazar i motyl Matylda poszli razem z nią. Bartek! 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 Przyjaciele odnaleźli Bartka, gdy zapadł zmrok. Ślimak siedział na pieńku i płakał. Basia podbiegła do niego. Co się stało, Bartku? Czemu płaczesz? Święty Mikołaj nic mi nie przyniósł, a ja byłem grzecznym ślimakiem. Nie wygłupiaj się, na pewno dostałeś prezent. Basia pocieszała przyjaciela. Może był tak duży, że nie zmieścił się w bucie, więc Mikołaj położył go gdzie indziej. Nie, nic mi nie przyniósł. Wydaje mi się, że święty Mikołaj nie istnieje. Właśnie wtedy na niebie pojawiły się sanie. Ciągnęły je dwa renifery. Ho, ho, ho! Mikołaj pomachał do dzieci. Mam nadzieję, że podobały się wam prezenty. Do zobaczenia za rok! Bartek był bardzo zdziwiony. Chodźmy wszyscy do Bartka poszukać jego prezentu. Mały ślimak od razu poczuł się lepiej. Chwilę po tym, jak weszli do domu Bartka, zauważyli wielką czerwoną paczkę. Zobacz, twój prezent leżał w drugim oknie. Tam jest, taki cudowny. Bartek odpakował prezent. Dostał kolorowe dzwoneczki. Bartek potrząsnął nimi. Kolorowe dzwoneczki uderzyły o siebie i wydały uroczy dźwięk. Są piękne. Staś zawiesił dzwoneczki w drzwiach i wszyscy pożegnali się z Bartkiem. Szczęśliwy ślimak wskoczył do łóżka i zasnął przy dźwiękach dzwoneczków. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Skrzypki Alfonso. Pewnego pięknego jesiennego popołudnia świerszcz Alfonso grał na skrzypkach pośród muchomorów. Leśni przyjaciele cieszyli się piękną muzyką. Małe mrówki grały na wzgórzu w piłkę. Ale orety! Piłka poleciała prosto w skrzypki i wytrąciła je z rąk Alfonso. Świerszcz krzyknął przerażony. Moje skrzypki zniszczone! A potem zalał się łzami. Szlochał tak głośno, że wszyscy zbiegli się zobaczyć, o co chodzi. Alfonso ze złością kopnął kropkowaną piłkę. Tak, piłka! To ona jest winna i te nieznośne mrówki. Gdzie ja teraz znajdę takie skrzypki? Zebrał połamane skrzypki, podszedł do swojego domu i z hukiem zatrzasnął drzwi. Alfonso! Alfonso, wyjdź! Na pewno ci pomożemy! Prosił Bartek, ale Alfonso z nikim nie chciał się widzieć. Jego przyjaciele zasmuceni siedzieli wśród muchomorów, nie widząc, co zrobić.
Wtedy Basia wpadła na pewien pomysł. Już wiem! Zrobimy nowe skrzypki dla Alfonso. Tak, zróbmy mu nowe skrzypki, przyznała Matylda. Wiem, kto może nam pomóc. Musimy znaleźć Żuka Czarka. To on zrobił dla Alfonso pierwsze skrzypki. Przyjaciele wyruszyli w drogę. Szli i szli, aż dotarli do niebieskiego domku. Zapukali do drzwi. Malutki żuk wystawił główkę, nosił niebieską czapkę i miał piękne granatowe skrzydła. Kim jesteście? Zapytał. Basia opowiedziała wszystko Czarkowi. Nie smućcie się, bardzo chętnie wam pomogę. Za chwilę Alfonso będzie mógł grać na nowych skrzypkach. Żuk wyznaczył każdemu zadanie do wykonania. Niektórzy zbierali drewno na skrzypki, inni trawę, z której miały powstawać struny. Skoro miał wszystko, czego potrzebował, Czarek zaczął robić nowe skrzypki. Piłował, wygładzał i woskował. I nagle, jakby to były czary, nowe skrzypki były gotowe. Mogę je wypróbować? Zapytała Basia. Nie, to instrument Alfonso, powiedziała Matylda. Aj, ja chcę mieć swój własny, narzekała Basia. My też, wołały małe mrówki. Cisza, powiedział Czarek. Może założycie orkiestrę, wielką, wspaniałą orkiestrę. Taki duży zespół i każdy będzie grał na swoim instrumencie? To świetny pomysł. Najpierw zrobili harfę dla Basi. Staś dostał kontrabas, a Edek wiolonczelę. Bartek zrobił trąbkę z lilii. Maurycy zrobił róg z widziokrzewu. Wielki pająk z kasztanów i żołędzi zrobił bębny. A Laura i Klara z płatków talerze. Czarek wystrugał flety dla mrówek. Matylda dostała lutnię, a Baltazar cytrę. A Robert, malutki żuk, grał na trójkącie. Orkiestra zrobiła krótką próbę i wszyscy poszli do domu Alfonso. Świerszcz usłyszał muzykę, więc wyjrzał przez okno, żeby sprawdzić, kto tak gra. To, co zobaczył, bardzo go zaskoczyło. Prosimy, Alfonso! Zaczęły mrówki. Nie gniewaj się na nas. Przyniosłyśmy ci prezent. Zupełnie nowe skrzypki. Zrobił je Czarek. Alfonso natychmiast zaczął grać. Dźwięk jego skrzypek raz jeszcze wypełnił las. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Robot. Pewnego jesiennego poranka chrząszcz Franek odwiedził swojego przyjaciela Stasia. Staś bardzo ucieszył się na jego widok. Mam coś dla ciebie, powiedział tajemniczo Franek i podarował Stasiowi małe pudełko. Podekscytowany Staś szybko otworzył prezent. W środku był srebrny robot. Zrobiłem go dla ciebie. Potrafi chodzić, wydawać śmieszne dźwięki i ma kolorowe lampki. Staś był zachwycony prezentem. Dziękuję, Franku. Będę się nim opiekował. Franek został u swojego przyjaciela przez 3 dni. Dużo rozmawiali, grali w piłkę, jedli pyszne przekąski i chodzili na długie spacery. Pod koniec 3. dnia Franek pożegnał się ze Stasiem i wyruszył w drogę. Mały chrząszcz poczuł się bardzo samotny. Ale nie był długo sam, bo wkrótce do jego drzwi zapukał ślimak Bartek. Cześć, Stasiu! Zagramy w guziki? No pewnie, ale najpierw chciałbym ci coś pokazać. Powiedział Staś, po czym wspiął się na krzesło i zdjął robota z półki.
ale krzesło się rozkołysało, a nowa zabawka wypadła mu z ręki i rozbiła się na milion kawałków. Ojej, mój robot! Teraz jest zepsuty! Krzyknął Staś. Spróbujemy go poskładać! Zaproponował Bartek. Zgoda! Odparł nadąsany Staś. Chłopcy bardzo się starali, ale nie zdołali połączyć ze sobą wszystkich kawałków robota. Zawołajmy Edka, on wszystko naprawi! Powiedział Bartek. Chłopcy wybiegli z domu w takim pośpiechu, że zapomnieli zamknąć drzwi. Wkrótce dotarli do domu Edka. Cześć, Edku! Proszę, pomóż nam! Franek podarował mi robota, ale spadł na ziemię i rozbił się na kawałki. Ty na pewno go poskładasz! Prosił zatroskany Chrząszcz. Przykro mi, ale jestem bardzo zajęty. Obiecałem Laurze, że naprawię jej rower. Przyjdę do ciebie jutro, zgoda? Odparł Edek. Dopiero jutro? No dobrze, niech będzie. Przytaknął Staś. Bartek i Staś pożegnali się z Edkiem i poszli do domu. Gdy byli daleko, obok domu Stasia przechodził Robert. Zdziwił się na widok otwartych drzwi i wszedł do środka. Zauważył zepsutego robota, usiadł na podłodze i cierpliwie składał wszystkie części. Zmartwiony Staś leniwie wszedł do swojego domku, ale na widok robota odzyskał dobry humor. Robot znowu chodził, wydawał dźwięki i świecił. Był jak nowy. Cześć, Robercie. Skąd tu się wziąłeś i co się stało z moim robotem? Przechodziłem obok i wszedłem do środka, bo drzwi były otwarte. Zobaczyłem zepsutego robota i go naprawiłem. Odrzekł dumnie Robert. Staś był tak szczęśliwy, że podniósł Roberta i 3 razy podrzucił go w górę. Hurra! Jesteś bardzo mądry, Robercie! Dziękuję! Nazajutrz Staś zaprosił Basię, żeby pokazać jej nowego robota. Pojawił się też Edek, ale nie musiał go już naprawiać, ponieważ zabawka działała jak nigdy. Staś już nigdy nie trzymał robota na półce, żeby z niej nie spadł. Znalazł mu bezpieczne miejsce na małej szafce tuż obok swojego łóżka. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Gra planszowa. To był piękny wiosenny dzień. Bartek grał z Matyldą w grę planszową. Musieli pokonać długą drogę od myszki do kawałka sera. Zwycięży ten, kto pierwszy dotrze do sera, wyjaśniła Matylda. Bartek zaczął grę. Rzucił kostką i przesunął pionka. Później przyszła kolej na Matyldę. Też rzuciła kostką i ruszyła do przodu. Wygrałem! Zawołał mały ślimak, gdy jego pionek dotarł do sera. Dobrze, wygrałeś. Zagrajmy jeszcze raz. Bartek wygrał też drugą partię. Wygrałem! Znowu jestem zwycięzcą! Zawołał z dumą mały ślimak. Zagrajmy jeszcze raz. Rozpoczęli kolejną grę. Tym razem to Matylda pierwsza dotarła do kawałka sera. Wygrałam, Bartek! To ja jestem najlepsza! Zawołała z radością Matylda. Bartek był bardzo zły. Usiadł pod sosną plecami do Matyldy, żeby nie widziała kostki. Wyrzuciłem 6! Matylda powiedziała, co o tym myśli. To niesprawiedliwe. Rzucaj kostką tak, żebym ją widziała. Nie! Rzuć jeszcze raz. Tym razem wyrzucił 2. Został daleko z tyłu, a Matylda wygrała. To niesprawiedliwe! Ja chcę wygrać! Oszukujesz! Ale Bartek, o to chodzi w grze planszowej. Raz wygrywasz ty, a raz ja.
Nie możesz wygrywać za każdym razem. Mogę i chcę wygrywać każdą grę, narzekał Bartek. Był tak wściekły, że porozrzucał pionki na trawie. Dobrze, skoro tak chcesz grać, rób to sam. Matylda odleciała. Będzie lepiej, jeśli zagram sam, mruknął Bartek. Rzucił kostką i przesunął pionka. Rzucił znowu i przesunął pionka. I wygrywał raz za razem. Ale bardzo szybko gra go znudziła. Spróbował więc zagrać z misiem. Ale to nie był wymagający przeciwnik. Bartek poszedł wreszcie szukać Matyldy. Nie da się tak grać, powiedział do siebie. Odnalazł Matyldę na łące. Grała w karty z Basią, Baltazarem i Robertem. Mogę z wami zagrać? Zapytał uprzejmie Bartek. Pewnie, że tak, ale nie zawsze będziesz wygrywał, a ja nie chcę, żebyś rzucał kartami. Ostatecznie Matylda zawołała Bartka. Bartek, zagraj z nami, ale nie złość się, jeśli nie wygrasz. Obiecuję. Zgodził się Bartek i pobiegł do swoich przyjaciół. Grali w karty, aż zrobiło się ciemno. Bartek wygrał jedną grę, a Matylda drugą. Robert, Baltazar i Basia też raz wygrali. Bartek był tak szczęśliwy, że może grać z przyjaciółmi, że w ogóle się nie złościł, gdy przegrywał. Staś przelatywał nad łąką i krzyknął do przyjaciół. Zobaczcie, wystrugałem patyki. Zróbmy ognisko i upieczmy na nich jabłka. Wszystkim spodobał się ten pomysł. Dołączył do nich Edek. Wszyscy budowali ognisko, kroili jabłka i piekli je nad żarzącym się drewnem. Przyjaciele zjedli wszystkie jabłka. Bartek oddał ostatni kawałek Matyldzie. Naprawdę chciał jej powiedzieć coś miłego, ale jedynie wykrztusił: proszę, to dla ciebie. Gdy jabłka zostały zjedzone, przyjaciele włożyli patyki w ognisko i malowali nimi obrazki na czarnym, nocnym niebie. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Hulajnoga. Pewnego wiosennego poranka Maurycy postanowił zrobić sobie hulajnogę. Cały dzień pracował młotkiem i wiertarką. Na koniec pomalował hulajnogę na czarno. Gdy była już gotowa, postanowił pokazać ją przyjaciołom. Chłopcy grali na łące w koszykówkę. Był Bartek, Edek, Staś, Baltazar, Robert i Alfonso. Popatrzcie na moją hulajnogę, sam ją zrobiłem. Mogę się przejechać? Nikomu jej nie pożyczę, jest moja. Chciałem ją tylko pożyczyć na minutę. Każdy z nas się przejedzie i ci ją oddamy. Nikomu jej nie pożyczę, powtórzył Maurycy. Chłopcy tak bardzo zajęli się kłótnią, że nie zauważyli Edka, który złapał hulajnogę i odjechał na niej. Stój! Oddaj ją! To moja hulajnoga! Nie pożyczyłem ci jej! Nikomu jej nie pożyczę! Edek zwolnił, więc wkrótce Maurycy go dogonił. Oddawaj moją hulajnogę! Proszę! I tak jest zbyt wolna. Zbyt wolna? To popatrz! Zbyt wolna? Nie możecie mnie dogonić! Zawołał roześmiany. Ale nie widział dużej dziury na środku ścieżki. Uważaj, Maurycy! Jednocześnie krzyknęli Baltazar, Bartek i Staś, ale było już za późno. Możesz winić tylko siebie, powiedział Baltazar z wyższością. Maurycy, co się stało? Podrapałeś się. Dlaczego mu nie pomożecie? Róża zapytała chłopców. To wszystko jego wina. To nie ma znaczenia. Maurycy jest ranny, a wy powinniście mu pomóc. Chodź do mnie. Oczyszczę te paskudne zadrapania.
Róża posadziła Maurycego na krześle i oczyściła rany mokrą ściereczką. Nie wygląda źle. Maurycy zaczął szlochać. To wszystko moja wina, bo byłem niedobry dla przyjaciół. To wszystko by się nie wydarzyło, gdybym był milszy. Więc bądź następnym razem. Dziękuję ci za pomoc, powiedział Maurycy wychodząc. Nie ma za co, wkrótce poczujesz się lepiej. Maurycy kulał całą drogę do domu. Gdy tylko dotarł na miejsce, wskoczył do łóżka i natychmiast zasnął. Mały żuk obudził się następnego dnia ze wspaniałym pomysłem w głowie. Wziął pędzel i farbę. Przemaluję cię na różowo. Już ci lepiej? Mam coś dla ciebie, chcę ci podziękować za pomoc. Wygląda prześlicznie. Przemalowałeś ją? Zapytała Róża. Tak, pomyślałem, że czarna ci się nie spodoba. Uwielbiam ją. Zaraz pokażę ją Basi. Bądź ostrożna, bezpiecznej zabawy. Maurycy wrócił do domu. Już miał zasiąść do obiadu, gdy usłyszał pukanie do drzwi. Cześć, Maurycy. Pierwszy przywitał się Baltazar. Przyszliśmy sprawdzić, czy czujesz się lepiej. Dużo lepiej, dziękuję. Maurycy wzruszył ramionami. Obiecuję, że nie wezmę już twojej hulajnogi, powiedział przepraszająco Edek. Już nie jest moja. Pomalowałem ją na różowo i dałem róży. Ale mogę zrobić nową hulajnogę, powiedział Maurycy. Obiecałem Róży, że będę miły. Gdy skończę nową hulajnogę, każdy będzie mógł na niej jeździć. Hurra! Zawołał Robert. Zjecie po kawałku szarlotki? Sam ją upiekłem. Maurycy wkrótce zbudował nową hulajnogę. Pomalował ją na ciemno-zielony kolor. Następnego dnia wszyscy przyjaciele zebrali się na łące i na zmianę jeździli na dwóch hulajnogach. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Piłkarski mecz. Pewnego dnia Stasia obudziło pukanie do drzwi. Staś, to ja, Franek! Mały żuk wyjrzał na zewnątrz i zobaczył swojego kuzyna. Cześć, Franek, miło cię widzieć! Powiedział Staś, ściskając Franka. Przyniosłem to dla ciebie. Piłka, hurra! Żeby zagrać mecz, musimy mieć drużyny, powiedział Franek. Powiedzmy więc naszym przyjaciołom, że stworzymy drużyny, zaproponował żuk. Chłopcy zaprosili do gry wszystkich przyjaciół. Zapukali do każdego domku. Nim dotarli do skraju lasu, mieli już dwie drużyny. Alfonso zgodził się być sędzią. Zróbmy dla chłopców piłkarskie koszulki, zaproponowała Róża. Jedna drużyna zagra w niebieskich, a druga w czerwonych. Piłkarze poświęcili cały tydzień na treningi. Uszyłyśmy dla was koszulki, powiedziała Klara i podała je Stasiowi. Dziękujemy, powiedzieli piłkarze i założyli nowe stroje. Basia i Róża ustawiły ławkę, na której zasiedli kibice. Alfonso zagwizdał po raz pierwszy i mecz się rozpoczął. Biegnij, Bobby! Krzyknął Staś. Podaj do mnie! Zawołał Bobby. Hurra! Krzyknęła z radości niebieska drużyna. Niebiescy gola! Czerwoni gola! Wołali kibice. Franek, to nie fair! Nie możesz dotykać piłki ręką! Narzekał Baltazar. To prawda, Franek, musisz grać zgodnie z zasadami, powiedział sędzia. Mecz był bardzo zacięty. Niebiescy prowadzili 3-2, gdy gra znowu została przerwana. Franek mnie przewrócił,
poskarżył się Bobby. Tak, widziałem to, zgodził się Alfonso. Usunę cię z boiska, jeśli jeszcze raz złamiesz zasady. Drużyna Stasia była coraz bliżej zwycięstwa. Franek zbliżył się do bramki rywala. Strzelę gola! Zawołał Franek, popychając Bartka. Obaj chłopcy przewrócili się na ziemię, a Franek krzyknął z bólu. Ała, moja ręka! Koledzy podbiegli do niego. Polecę po doktora Sowę, powiedziała Klara. Gdybyś się nie zranił, wyrzuciłbym cię z boiska, powiedział Alfonso. Wiem, powiedział ze smutkiem Franek. Ale ręka naprawdę mnie boli. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. Złamałeś rękę? Muszę ją unieruchomić. Będziesz nosić bandaż 4 tygodnie. Musisz na siebie uważać. Niebiescy wygrali mecz. Musimy trochę poczekać z rozegraniem rewanżu, powiedział Staś i poklepał Franka po plecach. Nie przejmuj się, wkrótce będziesz zdrowy. Przepraszam, że nie grałem zgodnie z zasadami. Franek pociągnął nosem. Obiecuję, że będę grał fair, gdy ręka mi wyzdrowieje. Wtedy rozegramy jeszcze 1 mecz. Powinniśmy coś narysować na gipsie Franka, powiedziała z uśmiechem Basia. Chodźmy do mnie coś zjeść. Wszyscy przyjaciele poszli do domku Basi. Wyjęli flamastry i namalowali śmieszne rysunki na gipsie Franka. Gdy doktor Sowa mi go zdejmie, zachowam gips na pamiątkę, powiedział Franek. Wszyscy przyjaciele usiedli przy stole i zjedli przepyszne biszkopty. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wodny ślimak. Bartek, Basia, Baltazar i Matylda siedzieli na łące. Chciałbym też mieć kuzyna, kogoś z rodziny, kto mieszka daleko stąd, powiedział Bartek. Ale masz dalekiego kuzyna. Ślimak wodny to przecież też ślimak, powiedziała Matylda. Naprawdę? Bartek z radości podskoczył. Gdzie mieszka ten wodny ślimak? Nie idzie. Wydaje mi się, że wodne ślimaki nie istnieją. A właśnie, że tak. Wiem, gdzie on mieszka. Ma malutki domek przy okrągłym stawie po drugiej stronie lasu. Gadasz bzdury, powiedziała pszczoła. Chodźmy do okrągłego stawu się przekonać. Zaniosę was tam, zaproponował jeż Henio. Dotrzemy na miejsce przed zmrokiem. Hurra! Ucieszył się Bartek. Wezmę pojemniki z tlenem, żebyśmy mogli zanurkować na dno stawu. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar wskoczyli do jeżowego rydwanu i pojechali nad okrągły staw. Gdy dotarli na miejsce, zrobił się późny wieczór. Rydwan odjeżdża! Krzyknął Baltazar, ale było już za późno. Jeżowy rydwan stoczył się do wody. Dziś jest już zbyt ciemno. Prześpimy się, a jutro rano będziecie mogli zanurkować na dno stawu. Na pewno znajdziecie tam rydwan. Henio pocieszył przyjaciół. Następnego dnia Bartek obudził się z samego rana. Zobaczcie, lilia wodna rozłożyła płatki. Ktoś stoi na liściu i macha do nas. Kim jesteś? Witajcie, jestem ślimak Szymon. Mieszkam na dnie okrągłego stawu. Widzisz, Baltazarze, wodne ślimaki naprawdę istnieją. Mam swojego kuzyna. Ślimak Szymon nie rozumie, dlaczego Bartek był tak szczęśliwy. Ale wtedy Basia opowiedziała mu, po co przyjechali. Tak się cieszę, że cię poznałem, kuzynie, powiedział wodny ślimak. Szymon, pomożesz nam odnaleźć rydwan, który stoczył się do wody? Zapytała Matylda. Z przyjemnością, chodźcie za mną, odpowiedział wodny ślimak. Przyjaciele założyli kostiumy kąpielowe i zanurkowali w okrągłym stawie.
Tutaj mieszkam, z dumą wyjaśnia Szymon. Przyjaciele usłyszeli straszny syk. Basia, Bartek i Baltazar i Matylda ukryli się za domkiem. Nie bójcie się, to mój przyjaciel, wodny wąż. Powiedz, nie widziałeś przypadkiem na dnie małego Rydwanu? Złapcie mnie za ogon, zaprowadzę was do niego. Tam jest. Zasyczał wąż. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar ucieszyli się. Udało się! Powiedział Henio. Z radością powitał swoich małych przyjaciół. Wybierzmy się na wycieczkę po stawie! Zasugerował Szymon. Wszyscy usiedli na liściu lilii, a Szymon zaczął wiosłować. Powinniśmy wracać! Powiedziała Basia, gdy zaczęło się ściemniać. Oj, zostańmy jeszcze trochę! Poprosił Bartek. Przyjedziemy tu kiedyś, zapewniła Bartka Matylda. Jeż Henio już czekał na przyjaciół. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar pożegnali się z Szymonem i wyruszyli do domu. Następnego dnia Bartek i Basia namalowali kolorowe obrazki ze swoimi odległymi kuzynami. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Przyjaciele. Był piękny, słoneczny dzień. Biedronka Basia przysiadła na oknie. Pora zjeść śniadanie, pomyślała. A później wybiorę się na spacer po łące. Postanowiła zabrać swoją taczkę. Ciekawe, czy będę mogła przewieźć taczką coś ciekawego? Zapytała samą siebie. Orety! Powiedziała Basia. Jaka wspaniała wiśnia! Idealna na obiad! Próbowała włożyć wiśnię do taczki, ale była zbyt ciężka dla małej Biedronki. Ale wtedy pojawił się Bartek Ślimak. Skąd ten smutek, Biedronko? Zapytał Bartek. Nie mogę włożyć wiśni do taczki, odpowiedziała Basia. Nie płacz, pomogę ci, powiedział Bartek uśmiechając się. Oboje bez problemu unieśli wiśnie. Basia pojechała prosto do domu ze słodkim owocem. Teraz to Bartek wyglądał na smutnego. Nie chcesz się ze mną podzielić? Powiedział Ślimak i tupnął małą nóżką. Pomogłem ci! Basia zadrżała. Nie dostaniesz jej! Jest moja! Bartek był bardzo zdenerwowany. Oboje zaczęli się kłócić nad wiśnią. Jest moja! Jest moja! Krzyczała Basia. To niesprawiedliwe! Odpowiadał Bartek. Szarpali i ciągnęli wiśnię, aż pękła na dwie połówki. Bartek i Basia klapnęli na ziemię. Byli bardzo zdziwieni, gdy z wiśni wyczołgał się zielony robak. Co zrobiliście z moją wiśnią? Narzekał. Ta wiśnia była moim domem, ale nie martwcie się, powiedział robak. Wiem, gdzie możemy ich znaleźć całe mnóstwo. Wy się najecie, a ja znajdę sobie nowy dom. Basia pomogła robakowi wdrapać się do taczki i wszyscy razem poszli szukać wiśniowego drzewa. Gdy dotarli na miejsce, zauważyli, że ziemia wokół drzewa usłana jest dojrzałymi czerwonymi owocami. Bartek i Basia rzucili się na nie. Robak szybko zasnął, gdy Bartek i Basia pałaszowali pyszne wiśnie. Czas szybko mijał.
Było już bardzo późno, więc postanowili wrócić do domu, ale tym razem z dwiema wiśniami. Jedna dla Bartka i jedna dla Basi. Słońce już zachodziło, gdy dotarli do domu Bartka. Oboje wyjęli z taczki jego wiśnie i pożegnali się. Bartek wszedł do środka i przez okno pomachał Basi. Po dniu pełnym emocji Bartek szybko zasnął. Ślimak śnił o zabawie z Basią. Razem jedli tyle wiśni, że ich brzuchy w każdej chwili mogły pęknąć. Basia wróciła do domu i od razu położyła się do łóżka. Od tej pory Basia i Bartek byli najlepszymi przyjaciółmi. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Rower. Pewnego letniego dnia gołąb dostarczył paczkę dla Bartka i Basi. To była duża paczka owinięta w ładny czerwony papier i niebieską wstążkę. Basia przeczytała dołączoną kartkę. To Octonogi, hurra! Wkrótce nas odwiedzi! Na razie przysyła nam prezent! Nam? Zapytał Bartek. Co to znaczy? Tobie czy mnie? W liście napisano, że jest dla nas, czyli dla mnie i dla ciebie. To głupie, powiedział Bartek. Jestem pewien, że jest dla mnie, bo to ja go znalazłem w śniegu w poprzednie święta. Ale zamieszkał w moim domu. Ja się nim opiekowałam i robiłam mu herbatkę, odpowiedziała Basia. A ja czytałem mu opowieści o innych stonogach, dodał Bartek. Czerwony papier nie był tak mocny. Wkrótce przyjaciele rozerwali go. Wtedy ukazały się koła. To rower, wyjaśnił Bartek. Jest dla mnie idealny. Nie, jest idealny dla mnie, upierała się Basia. Dobrze, skoro tak bardzo chcesz, możesz wziąć ten rower. Będę mądrzejsza, a ty zachowujesz się jak dzidziuś. Bartek się zdenerwował. Ja będę mądrzejszy. Możesz zachować się jak dzidziuś. Zabierz sobie rower. Ostatecznie nikt nie wziął roweru. Odeszli, zostawiając prezent na środku łąki. Jakiś czas później Baltazar i Matylda bawili się na łące. Jak myślisz, co to jest? Może rower? Zapytał Baltazar. Tak, na to wygląda, odpowiedziała Matylda. Jest też liścik. To prezent od Stonogi dla Bartka i Basi. Zanieśmy go im, zaproponował Baltazar. Gdy dotknęli roweru, papier odpadł. Oboje się zaśmiali. Zobacz, to tandem. Mogą jeździć we dwoje. Jedźmy, odpowiedział Baltazar. Cześć, Bartek! Cześć, Basia! Mamy wasz rower! Zostawiliście go na łące! Zawołała Matylda. Bartek i Basia wyjrzeli zza krzaków. Zobaczyli Matyldę i Baltazara na rowerze i zrobiło im się głupio. To tandem! Możemy razem na nim jeździć! Niepotrzebnie się kłóciliśmy. Przyjaciele z radością się przytulili. Jaki wspaniały prezent! Marnowaliśmy czas kłócąc się zamiast przygotowywać coś dla Stonogi. Wkrótce nas może odwiedzić. Zróbmy dla Stonogi kolorowy wiatrak. Możemy wykorzystać płatki kwiatów, zaproponowała Matylda. To wspaniały pomysł, przyznali. Przyjaciele zebrali białe, fioletowe, różowe i żółte płatki i zrobili wiatrak. Wtedy pojawiła się Stonoga. Przyjechała w wózku ciągniętym przez mysz. Mała mysz zatrzymała się i Stonoga wyszła z wózka. Z radością uściskała Bartka i Basię. Widzę, że dostaliście mój prezent. Mam nadzieję, że podoba wam się. Jest piękny. Bardzo nam się podoba, powiedziała Basia. A dla ciebie zrobiliśmy wiatrak. Stonoga została u przyjaciół na 10 dni.
często wybierali się na przejażdżki rowerowe. Spędzali czas na zabawie, ale radosne dni szybko minęły. Wspaniale się z wami bawiłem, ale muszę już wracać. Odwiedzisz nas w przyszłym roku? Zapytali Bartek i Basia, machając stonodze na pożegnanie. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wróżkowe karty. Motylek Matylda miała swoją ulubioną grę w karty. Na 16 kartach znajdowały się śliczne wróżki. W żółtych, niebieskich, różowych, zielonych, pomarańczowych, czerwonych, fioletowych i błękitnych sukienkach. Każda karta miała swoją parę. Dziewczynki bawiły się nimi przez cały czas. Chrząszcz Staś wymyślił okropny kawał. Mógłbym porysować wszystkie karty! Pomyślał, ale nie miał odwagi tego zrobić. Postanowił namówić do tego Baltazara. Baltazarze, czy porysowanie ślicznych kart Matyldy nie byłoby zabawne? Niemądry trzmiel podstępnie zachichotał i wziął do ręki zielony mazak. Dorysował uroczym wróżkom wąsy, rogi, widły i ogony. Gdy Matylda zobaczyła swoje karty, krzyknęła z przerażenia. Co się stało z moimi ślicznymi kartami? Zapytała przerażonym głosem i zaczęła szlochać. To okropne! Kto mógł zrobić coś tak strasznego? Zapytała zaskoczona Basia. Ja wiem, kto to zrobił. Tylko Baltazar ma zielony mazak. Powiedziała Klara rozgniewanym głosem. Na jego rękach są zielone ślady. Ty to zrobiłeś? Zapytał zdenerwowany Bartek. To nie było tak. A jak? To wszystko wina Stasia. To jego pomysł. Ale to nie ja rysowałem po kartach. Matylda szlochała, a wiewiórka Remigiusz usiłowała ją pocieszyć. Każdy z was zachował się bardzo brzydko, powiedział stanowczo Remigiusz. Jesteście niesforni. To był głupi pomysł, chłopcy. A gdybyśmy, to my zepsuły waszą piłkę? Dodała Klara. Nie byłoby wam smutno? Masz rację, przyznał Staś. Matyldo, zabierzemy twoje karty i spróbujemy zamazać te bazgroły. Zgoda? Zgoda, powiedziała zapłakana Matylda. Staś i Baltazar wrócili ze smutkiem do domu i od razu zabrali się do naprawiania zniszczonych kart. Im bardziej się starali, tym bardziej pogarszali sprawę. Gumując rysunki, zrobili dziury we wszystkich kartach. Bartku, pomocy! Nie mogliśmy pozbyć się rysunków i przez to gumkowanie zrobiliśmy same dziury. Bo mazaków nie da się usunąć gumką. Poprośmy o pomoc Basię. Basiu, pomocy! Nie możemy naprawić kart! Nie pomogę wam. To był wasz pomysł, więc radźcie sobie sami. Nie bądź taka. Staś i Baltazar naprawdę żałują tego, co zrobili. No dobrze, wejdźcie. Chłopcy usiedli przy stole. Tego nie da się naprawić. Chłopcy bardzo posmutnieli. Musimy coś wymyślić, a ja mam już pomysł. Zrobimy nowe karty. Basia położyła na stole białe kartki i wyciągnęła ulubione mazaki. Chłopcy wycinali karty, a Basia usiłowała odtworzyć rysunki. Później Baltazar i Staś starannie pokolorowali wróżki. Wkrótce powstało 8 nowych wróżek, a każda z nich miała swoją parę. Ładnie rysujesz, Basiu! Oddajcie je Matyldzie i ją przeproście! Matyldo, zobacz, zrobiliśmy dla ciebie nowe karty. I Basia rysowała, a my kolorowaliśmy. Będziesz znowu naszą przyjaciółką? Gdy Matylda obejrzała wszystkie karty, na jej twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Powiedziała i zaprosiła chłopców do środka. W
wkrótce dołączyli do nich Bartek, Basia i Klara. Zabawa nowymi kartami trwała do późnego wieczora. Znowu byli najlepszymi przyjaciółmi. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Ból ucha. To było piękne, słoneczne popołudnie. Basia postanowiła odwiedzić swojego przyjaciela Bartka. Wybieram się nad strumień zbierać kamyki. Pójdziesz ze mną? Ale Bartek nie miał ochoty na zabawę. Nie wiem, Basiu, strasznie mi zimno. Do tego boli mnie głowa i ucho. Ojej, twoje uszy są czerwone, powiedziała Basia. Masz gorączkę, polecę po doktora Sowę. Biedronka poleciała prosto do dziupli doktora Sowy. Panie doktorze, musi pan polecieć do Bartka, jest bardzo chory. Doktor Sowa szybko spakował swoją torbę, założył biały fartuk i poleciał do chorego ślimaka. Witaj, Bartku. Niech ci się przyjrzę. Muszę cię posłuchać. Bartek zdjął piżamę i oddychał głęboko, tak jak prosił doktor. Otwórz buzię. Muszę obejrzeć twoje gardło. Nie chcę, odparł Bartek. Ale muszę sprawdzić, czy jest zaczerwienione, wyjaśnił doktor Sowa i poświecił latarką do gardła małego ślimaka. A teraz zajrzę do twojego ucha. Bartkowi się to nie podobało. Zaczął płakać i zatkał dłońmi uszy. Nie wygłupiaj się, Bartek. To w ogóle nie będzie boleć. Basia wzięła Bartka za rękę, żeby poczuł się lepiej. Miała rację. Badanie w ogóle nie bolało. Bartku, zaczął doktor Sowa, masz paskudne zapalenie ucha. Mocno się przeziębiłeś. Codziennie musisz pić łyżkę tego lekarstwa. Pij także dużo ciepłej herbaty i rób gorące okłady na uszy. Przyjaciele Bartka natychmiast ruszyli z pomocą. Baltazar przyniósł miód, Matylda kwiaty rumianku, a Staś owoce dzikiej róży. Przygotowali dla pacjenta herbatkę. Basia podgrzała na patelni ziarna pszenicy i przesypała je do małych torebek. Przyłóż je do uszu, aż wystygną. Bartek założył torebki i nie zdejmował ich do czasu, aż stały się chłodne. Następnego dnia Basia znalazła błyszczące kamyki na stoliku Bartka. Wow, Bartek, jakie piękne kamyki! Kto ci je dał? Znalazłem je przy strumieniu, z dumą odpowiedział Bartek. Poszedłeś nad strumień? Ze złością zapytała Basia. To bardzo niemądre! Nadal jesteś chory, znowu będzie cię boleć! Basia miała rację. Wkrótce Bartek znowu dostał gorączki i musiał leżeć. Jego przyjaciele odwiedzali go każdego dnia. Czytali mu bajki i robili teatrzyk kukiełkowy. Ale gdy tylko Bartek zaczął czuć się lepiej, rozchorowała się Basia. Teraz to ją bolały uszy, ale Bartek zaopiekował się przyjaciółką. Przygotował dla niej herbatkę i ciepłe okłady na uszy. Tym razem doktor Sowa przyleciał do Basi. O rety! Wygląda na to, że mamy nowego pacjenta. Najwyraźniej zaraziłaś się od Bartka. Powiedział Basi, co musi robić, a potem obejrzał Bartka. Wyglądasz dobrze, ale na wszelki wypadek cię zbadam. Wszystko w porządku. Wyzdrowiałeś, mały ślimaku. Minęło kilka dni. Basia przyjmowała lekarstwa. Piła mnóstwo herbaty i nie wychodziła z łóżka. Wkrótce poczuła się dużo lepiej. Doktor Sowa przyleciał obejrzeć ją po raz ostatni i powiedział, że jest zdrowa. Wreszcie możemy iść nad strumień zbierać kamyki! Bartek był bardzo szczęśliwy. Ura! Wszyscy idziemy nad strumień! Krzyczały pisklęta doktora Sowy. Pamiętajcie o ciepłym ubraniu. Na dworze jest zimno. Doktor nie musiał tego przypominać. Basia i Bartek byli ciepło ubrani. Oboje założyli szaliki i ciepłe buty. Bawili się na dworze do wieczora. Uzbierali całe wiadro błyszczących kamyków. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Morska przygoda.
Pewnego letniego dnia Biedronka Basia i Ślimak Bartek znaleźli kolorową książeczkę. Było w niej mnóstwo zdjęć morskich zwierząt. Ryb i krabów. Było też dziwne zwierzę, którego Bartek wcześniej nie widział. To ośmiornica, ale też nigdy żywej nie widziałam. A może wybierzemy się nad morze? Zapytał uradowany Bartek. Bartek, ale my nie wiemy, gdzie jest morze. Już wiem. Zapytamy doktora Sowę. On wie wszystko. Doktorze Sowo, jak możemy dostać się nad morze? Musicie wybudować łódź i popłynąć strumieniem. On zaniesie was do rzeki, a ta prosto do morza. Bartek i Basia podziękowali doktorowi Sowie za radę i szybko zabrali się do pracy. Trzy pisklaki z radością pomogły im zbudować łódź. Przyjaciele wskoczyli na pokład. Strumień i rzeka ponieśli ich do morza. Hurra! Zobaczymy morze! Wiatr pchał ich łódź w dół strumienia i rzeki. Nie minęło wiele czasu, gdy ich oczom ukazało się błękitne morze. Jesteśmy! Zawołał Bartek. Wyciągnął łódź na brzeg i przywiązał ją do palmy. Chodź, Basia! Zanurkujemy na samo dno morza! Pod powierzchnią wody przyjaciele zobaczyli mnóstwo różnych zwierząt. Zauważyli dużego kraba i popłynęli za nim na powierzchnię. Przepraszam, powiesz nam, gdzie możemy znaleźć prawdziwą ośmiornicę? Zapytała Basia. Złapcie się za moje szczypce, a pokażę wam małą wysepkę, gdzie ośmiornice lubią wypoczywać. Krab pokazał im, o którą wyspę chodzi i odpłynął. Ośmiornica była dużo większa niż przypuszczali. Wystraszyli się jej. Bartek i Basia schowali się za dużym kamieniem. Wtedy ośmiornica wpadła na dobry pomysł. Pozbierała kamyki i zaczęła nimi żonglować swoimi ośmioma ramionami. Mała Biedronka i Ślimak wyskoczyli zza kamienia. Podejdźcie bliżej, powiedziała ośmiornica. Pokażę wam najładniejsze kamyki na mojej wyspie. Bartek i Basia szybko zaprzyjaźnili się z ośmiornicą i świetnie wspólnie się bawili. Musimy już wracać, powiedziała Basia. Do widzenia, miło było cię poznać. Pa, pa, odpowiedziała ośmiornica i każdemu dała po błyszczącym kamyku. Bartek i Basia wskoczyli do łódki i próbowali wiosłować, ale było im bardzo ciężko. O rety, nie zdołamy wrócić. Będziemy musieli wysiąść z łódki. Basia naprawdę się bała. Bartku, mówiłam ci, że nie powinniśmy oddalać się od domu. Basiu, miałaś rację. Ale wtedy kamień zaczął się ruszać. Czemu jesteś taki smutny, mały ślimaku? Zapytał kamień. Bartek roześmiał się. To nie był kamień, tylko żółw. Moje przyjaciółki, tęczowe ryby rozpoczynają długą podróż. Popłyną aż do źródeł strumienia. Z radością zabiorą was ze sobą. Bartek i Basia pożegnali się z żółwiem i usiedli na grzbiecie ryby. Wszyscy ruszyli w stronę domu. Zrobiło się już ciemno, gdy ryby dotarły w pobliże domku Basi. Bartek i Basia podziękowali rybom, a one odpłynęły. Widzisz, Basiu? Wszystko dobre, co dobrze się kończy. Zauważył mądrze mały ślimak. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Piernik. Nastał grudzień, a las pokryła gruba warstwa śniegu. Bartek i Basia gawędzili w domu Biedronki. A może upieczemy piernikowe ciasteczka? Zaproponowała Basia z szerokim uśmiechem na ustach. Bartek i Basia zabrali się do pracy w kuchni.
krzątali się pośród przypraw i mąki. Następnie rozwałkowali cienkie ciasto na stole. Basia wyjęła z szuflady foremki do pierników. Przyjaciele wycięli mnóstwo różnych kształtów i wsadzili pierniki do piekarnika. Po upieczeniu ciasteczka były chrupiące. Basia wyjęła je z piekarnika i przesypała do ślicznej miski. Następnie ostrożnie wystawiła ją na śnieg. Gorące ciasteczka szybko wystygną na mrozie, powiedziała Bartkowi. W tej samej chwili nad domkiem przylatywała sroka. Poczuła smakowity zapach piernikowych ciasteczek. Wyglądała i złapała w potężny dziób miskę z ciasteczkami. Później, gdy Basia wyszła z domu, miski i ciasteczek nie było. O rety! Ktoś zabrał nasze ciasteczka! Krzyknęła. Ale kto mógł to zrobić? Zapytał Bartek. Bartek i Basia postanowili poszukać złodzieja w lesie. Jako pierwszą spotkali Irenkę. Cześć, Irenko. Ktoś zabrał moją żółtą miskę pełną piernikowych ciasteczek. Nie wiesz, kto to zrobił? Zapytała Basia. Wiem, to była sroka. Poleciała w tamtą stronę. Przyjaciele szli, aż spotkali gąsienicę. Cześć, gąsienico. Sroka zabrała moją żółtą miskę wypełnioną piernikowymi ciasteczkami. Widziałaś, w którą stronę poleciała? Gąsienica wskazała kierunek. Chwilę później Bartek i Basia zauważyli Roberta i Edka budujących bałwana. Widzieliście srokę? Zabrała moją miskę i nasze pierniki! Poskarżyła się Basia. Tak, widzieliśmy ją. Poleciała nad strumień. Odpowiedział żuk. Zobacz, Basiu, okruszki z ciasteczek! Sroka musiała tędy lecieć! Krzyknął nagle Bartek. Jeśli pójdziemy za tym tropem, dotrzemy do gniazda sroki! Zaproponowała Basia. Przyjaciele szli za okruszkami i wkrótce dotarli do gniazda sroki i smakowitego zapachu piernikowych ciasteczek. Bartek i Basia zapukali do drzwi. Czy to ty zabrałaś miskę wypełnioną świeżymi ciasteczkami? Zapytała Basia, gdy tylko sroka otworzyła drzwi. Tak, to ja. Byłam bardzo głodna, zauważyłam miskę, więc ją zabrałam, ale mogę ci ją oddać. Nie można zabierać rzeczy, które do kogoś należą, powiedziała Basia. Do domu wracała w kiepskim nastroju. Bartek musiał się postarać, żeby nadążyć za Biedronką. Nie denerwuj się, Basiu. Wiem, że sroka zabrała twoją miskę, ale ją oddała. Na pewno cię przeprosi, powiedział mały ślimak. Bartek i Basia zaprosili swoich przyjaciół. Matylda, Baltazar i Staś przyszli na herbatkę. Wszyscy usiedli przy stole i zaczęli jeść. Kilka chwil później usłyszeli delikatne pukanie. Basia otworzyła drzwi. Na zewnątrz stała sroka i wyglądała na bardzo zawstydzoną. Przyniosłam ci syrop z dzikiej róży. Przyjmij go jako przeprosinę za to, że zabrałam twoje ciasteczka. Powiedziała sroka. A może zostaniesz z nami i zjesz kilka ciastek? Przy naszym stole nie zabraknie miejsca. To bardzo ucieszyło srokę. Przyjaciele, siedząc przy stole, zajadali przepyszne ciasteczka i popijali różany syrop. Gawędzili i śmiali się aż do późnej nocy. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Tęcza. Dzień był deszczowy. Biedronka Basia i ślimak Bartek zasmuceni siedzieli pod ogromnym liściem. Nagle słońce wyszło zza chmur, a niebo znowu zrobiło się niebieskie. Ale padać nie przestało i wkrótce niebo przecięła kolorowa tęcza. Jest piękna! Krzyczeli. Bartek pomyślał, że warto byłoby się wspiąć na tęczę i zjechać po niej na drugą stronę. Ale pierwsza próba nie skończyła się dobrze. Chyba spróbuję z drugiej strony, powiedział. Uwierz mi, nie można się wspiąć na tęczę.
powiedziała do Bartka Basia. Ale ślimak wpadł na nowy pomysł. Użyję drabiny. Bartek, to chyba nie najlepszy pomysł, powiedziała przestraszona Basia. Biedronka miała rację. Bartek był zły. Basia chciała pocieszyć przyjaciela. Może się pobawimy? Ale Bartek nie chciał się poddać. Zobacz, Basiu, teraz będę mógł wskoczyć na tęczę. Ale ten plan też się nie udał. Basia podbiegła do Bartka. Nic ci się nie stało? Nie. Szlochał Bartek. Bartek był bardzo smutny. Basia starała się go rozweselić. Mam dla ciebie kwiatek, powiedziała uprzejmie, ale Bartek nie dał się pocieszyć. Później deszcz przestał padać, a tęcza zniknęła. Wracając do domu, trzymali się za ręce, a Basia opowiadała ślimakowi śmieszną historię. Rozchmurz się, Bartku. Pojutrze są twoje urodziny. Na pewno dostaniesz wspaniałe prezenty. Po powrocie do domu Basia wpadła na świetny pomysł. Zrobię dla Bartka tęczową zjeżdżalnię, powiedziała do siebie. Spełni się jego marzenie. Będzie mógł zjeżdżać z tęczy. Baltazar i Matylda pomogli jej. Baltazar, Matylda i Basia pomalowali zjeżdżalnię kolorowymi farbami. Owinęli w żółty papier i obwiązali niebieską wstążką. Przyjaciele upiekli nawet dla Bartka urodzinowy tort. Gdy nadszedł odpowiedni czas, Baltazar i Matylda zaprowadzili Bartka do domu Basi. Wszystko było gotowe na urodzinowe przyjęcie. Dajmy mu prezent! Krzyczał Baltazar. Basia dała Bartkowi czekoladowy tort. Prawdziwa tęcza! Tęczowa zjeżdżalnia! Czy mogę ją wypróbować? Pewnie, że możesz! Odpowiedziała Basia. Tęczowa zjeżdżalnia spodobała się Bartkowi. Jeździł raz za razem. Matylda i Baltazar byli tak szczęśliwi, że zaczęli tańczyć. Wiesz, Basia, powiedział Bartek, to naprawdę jest piękny prezent. Dziękuję. Wielu przyjaciół przyszło świętować urodziny. Konik Polny Laura, żuk Edek, ważka Klara, a nawet chrząszcz Staś. Mały ślimak pozwolił wszystkim jeździć na zjeżdżalni. Basia, Bartek i ich przyjaciele bawili się do zmroku. Tego dnia Bartek kładł się spać z uśmiechem na ustach. Wspaniałe urodziny! Powiedział uradowany. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Obrazek Bartka. W pewien pochmurny dzień biedronka Basia wyciągnęła pędzle i farby. O, namaluję tęczę! Zdecydowała. Świetny pomysł, zgodził się Bartek. A ja namaluję bukiet kwiatów. Oboje wzięli się do pracy. Basia starannie malowała kolorowe paski tęczy, a Bartek pracował nad swoimi kwiatami. Namalował 3 tulipany, dzwoneczek i stokrotkę. I jeszcze tylko wstążka i gotowe. Muszę się spieszyć, bo dzisiaj przychodzą do mnie Staś, Baltazar i Robert. Nagle Basia przewróciła szklankę, która stała na środku stołu, a woda zalała cały obrazek Bartka. Piękne kolory zaczęły się rozmazywać, a kwiaty straciły swój kształt. Basiu, zniszczyłaś mój obrazek! Przepraszam, nie chciałam, to był wypadek! Ale jest zepsuty! Nadąsany Bartek odwrócił się i wyszedł.
idę do domu. Bartku, zaczekaj! Spróbujemy go naprawić! Zawołała zasmucona Basia, ale ślimaczek nawet się nie obejrzał. Tymczasem chmury zniknęły, a na niebie pojawiło się słońce. Po powrocie do domu Bartek wysuszył swój przemoczony obrazek, ale nadal był pomarszczony i zaplamiony. Bartek przyglądał mu się ze smutkiem. Potem westchnął i rzucił obrazek na łóżko. Baltazar, Staś i Robert zaraz tu będą. Muszę posprzątać. Wkrótce pojawili się jego mali przyjaciele. Cześć, Bartku. Jesteśmy. Przynieśliśmy nasze karty. Wejdźcie do środka. Ślimaczek zaprosił ich do środka i wszyscy usiedli przy stole. Baltazar potasował karty, Staś je rozdał i zaczęli grać. Robert szybko wypadł z gry. Gdy przechadzał się po pokoju, zauważył obrazek leżący na łóżku. Podniósł go i spojrzał na niego z podziwem. Wielkie nieba, Bartku! Jaki piękny! Sam go namalowałeś? Zapytał z zaciekawieniem. Bartek był zdziwiony. Tak, jak go namalowałem? Wszyscy zaczęli wypytywać Bartka. Sam na to wpadłeś? Pokaż nam, jak to się robi! Zapytał Staś. Jak sprawiłeś, że jest taki piękny? Zdziwił się Baltazar. Bartek wzruszył ramionami i odparł. To mój pomysł, to nic trudnego, zaraz wam pokażę. Wtedy do domu weszła Basia. Przyniosła duży talerz ciastek i nieśmiało podarowała je Bartkowi. Upiekłam je dla ciebie, Bartku. Przepraszam, że zniszczyłam twój obrazek. Pozostali spojrzeli na Bartka z zakłopotaniem. Wymamrotał Baltazar. Czyli to nie był twój pomysł? Masz rację, to był wypadek, przyznał Bartek. Basia wylała wodę, wszystkie kolory się rozmazały, a kartka pomarszczyła. Wysuszyłem obrazek na słońcu i postanowiłem, że go zachowam. Dobrze, że go nie wyrzuciłeś. Mogę go zabrać? Ten piękny bukiet kwiatów będzie wyglądał wspaniale na mojej ścianie. Oczywiście, że tak, Robercie. Przepraszam, że się zezłościłem. Nie gniewam się na ciebie, Bartku. Przyniosłam mój rysunek z tęczą i chcę ci go podarować. Dziękuję, Basiu. Jest piękny. Zawieszę go na ścianie. Chcesz z nami zagrać? Zapytał Basię ślimaczek. Chętnie! Zjemy razem wszystkie ciastka! Odparła uradowana Biedronka.